Czy wiecie, że słynny z komedii Aleksandra Fredry Zamek Kamieniec jest nadal podzielony? Fredro oparł fabułę swojej najsłynniejszej komedii o wydarzenia, które miały miejsce w pierwszej połowie XVII wieku, kiedy spór toczyli Piotr Firlej i Jan Skotnicki. Co ciekawe, 400 stulecia później zamek nadal jest podzielony. Administracyjnie jedna część należy do wsi Korczyny, druga do Odrzykonia. W końcu tradycja zobowiązuje.